ciągle mówimy o tym, że jak jesteś chory, to nie idź do zakładu pracy, do szkoły czy do przedszkola. Piotr Harasim w programie Kierunek Sukces, Kierunek Przyszłość. Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie dyrektorze, kilka minut temu już zaczęliśmy temat poza kamerą. Dopytam, tak, jak wygląda obecnie sytuacja epidemiologiczna w naszym regionie? Pytam oczywiście w kontekście zachorowań na koronawirusa. Znaczy, zachorowań jest bardzo duże i mam nieodparte wrażenie, że powoli wspinamy się na szczyt po kolejnej fali epidemicznej. Przy czym liczba dodatnich wyników, która jest reprezentowana codziennie wartością około 100, nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji, ponieważ wiele osób choruje, a się nie testuje. Natomiast dla mnie takim wyróżnikiem jest między innymi fakt, że na przykład na 300 wykonanych badań w ciągu doby w województwie w 150 potwierdzamy zakażenia, a więc rozprzestrzenienie się słynnego Krakena albo Irisa jako swoistych mutantów omikronu jest powszechne. No właśnie chciałem dopytać o te kolejne odmiany koronawirusa. One są groźne, czy to bardziej już zaczyna przypominać przeziębienie, czy jakąś postać grypy? Znaczy ja bym powiedział, że tak, są bardziej zakaźne, bo rzeczywiście ta liczba zachorowań rosła nam od jakiegoś czasu, co świadczy o tym, że łatwość przenoszenia jest tu duża. Natomiast jego zjadliwość wydaje się być trochę mniejsza, ponieważ liczba osób hospitalizowanych i niestety również i zgonów nie porównujemy, znaczy nie ma możliwości porównania do okresu, kiedy mieliśmy warianty angielskie i te pierwotne, czyli jest ich znacznie mniej hospitalizacji, czyli mówiąc w skrócie, przebiegi są zdecydowanie łagodniejsze, ale jak gdyby gama objawów się trochę poszerzyła, bo dzisiaj mówimy na przykład o takich rzeczach jak biegunki, o których mówiono wtedy rzadko, to są zmiany skórne, no ale oczywiście wszystkie takie objawy wskazujące na infekcję wirusową z zapaleniem płuc zdarzają się również. Te dobre nawyki, które wypracowaliśmy, nawyki sanitarne na początku pandemii, one trochę już nam odeszły do lamusa, skoro mamy jeszcze dość sporo tych zachorowań. Jakie są pana tutaj obserwacje? Znaczy, my odeszliśmy niestety od tych nawyków, więc my ciągle mówiliśmy o tej kwestii izolacji osób chorych, czyli ciągle mówimy o tym, że jak jesteś chory, to nie idź do zakładu pracy, do szkoły czy do przedszkola, tylko zostań w domu, bo tą drogą szerzysz najwięcej zakażeń. To jest w dalszym ciągu kwestia mycia rąk, bo przecież zasłaniamy usta w momencie, kiedy w trakcie infekcji kichamy bądź też kaszlemy. No i jest to oczywiście kwestia maseczek, których praktycznie już prawie nie używamy, chociaż niektóre szpitale próbują wprowadzić tego typu obostrzenia. No i niestety nie unikamy takich środowisk, gdzie wiele osób przebywa na niewielkiej powierzchni razem z nami. Z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć dzisiaj, że spośród tej wielkiej liczby osób przynajmniej część jest zakażona. Panie dyrektorze, ostatni wzrost zachorowań na legionellozę wywołał też takie poruszenie w naszym społeczeństwie. Czy jest obecnie czego się bać? Znaczy my prowadzimy badania dotyczące głównie wodociągów, a szczególnie ciepłej wody, basenów i tych basenów powiedzmy rekreacyjnych. Zdarzają nam się sporadycznie przypadki, kiedy potwierdzamy obecność pewnej dawki tej legioneli w tej wodzie. Ale nie jest to sytuacja, która byłaby na tyle alarmowa, może inaczej. Jak porównujemy to z poprzednimi latami, to ten stan jest bardzo podobny. Dla nas wyróżnikiem jest kwestia hospitalizacji osób chorych. I to w skali roku mamy taką wartość w granicach 3-5 z całego województwa. Nie mamy takiego jednorodnego na szczęście źródła, które by powodowało tego typu sytuacje jak w Rzeszowie. Jakie tutaj objawy powinny nas zaniepokoić w przypadku akurat tego schorzenia? Jak to jest groźne, panie dyrektorze? Znaczy tak, szczególnie groźne jest dla pewnej grupy. My ciągle mówimy tutaj głównie o mężczyznach w wieku powyżej 50 lat. Objawy są typowe jak przy infekcji wirusowej, czyli gorączka, bóle mięśniowo-stawowe. Czasami kończy się to tylko na gorączce i wtedy mówimy o takiej odmianie jak gorączka Pontiac. Natomiast u części osób dochodzi do ciężkich zapaleń płuc, a więc objawy z tym związane to oczywiście temperatura, kaszel, uczucie bolesności w klatce piersiowej potwierdzone zdjęciem rentgenowskim i to jest bardzo groźny moment, zwłaszcza dla osób, które mają upośledzony układ odpornościowy i są w odpowiednim wieku, o którym wcześniej mówiłem. Panie dyrektorze, jeszcze na koniec sezon na grypę w pełni, więc pytanie, które w zasadzie powtarza się co roku, jak się uchronić? Przed grypą chronimy się identycznie jak przed COVID-em, a więc te wszystkie zalecenia, o których wcześniej mówiłem, należałoby realizować. Natomiast
Ja zawsze mówię, że na szczepienie przeciwko grypie nigdy nie jest za późno. Tylko że problem polega na tym, że pomimo naszych apeli i próśb, to wyszczepialność naszej populacji jest w granicach 3-5%. To jest po prostu dramatycznie nisko. Czego panu życzyć oprócz oczywistego zdrowia, panie dyrektorze, wytrwałości? Staram się być wytrwały. No, czego mi życzyć, jeżeli chodzi o kwestię zawodową, to ukończenia naszego kolejnego laboratorium o najwyższym standardzie bezpieczeństwa i chcemy i lada moment zakończyć tak, aby było jedno z nielicznych w Polsce, które może badać najbardziej groźne patogeny. A czego życzyć? Ja powiem tak, odzwierciedlenie naszej pracy to jest sytuacja zdrowotna naszych mieszkańców, więc jeżeli państwo będziecie zdrowi, to my będziemy mieli mniej pracy, co nie znaczy, że tej pracy jest mało. I tego sobie i panu oczywiście życzymy. Janusz Dzisko, dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.